Pani poseł, oprócz takich inicjatyw przeznaczonych dla kobiet, zajmuje się Pani również innymi kwestiami. Co było przedmiotem Pani działalności parlamentarnej w ostatnich miesiącach? Cieszę się bardzo, że mogę promować ten konkurs, jestem szefową i cieszę się, że wrocławianki odnoszą sukcesy, ale podstawowa moja praca to praca w komisjach sejmowych, w Komisji Edukacji, Nauki, Młodzieży i Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. I ostatnie moje działania to między innymi praca nad sprawozdaniem Rzecznika Praw Dziecka za 2010 rok. Z upoważnienia tych dwóch komisji zostałam wydelegowana, aby na sali sejmowej dokonać oceny pracy rzecznika za 2010 rok. Przypomnę, że Marek Michalak pracuje w oparciu o nową ustawę, która daje mu większe kompetencje, nie tylko opiniujące, ale kompetencje stanowiące. I widzimy, jaki nastąpił rzeczywisty postęp w jego działalności, że Rzecznik Praw Dziecka reaguje natychmiast w sytuacji, kiedy łamane są prawa dziecka i reaguje w sposób kompleksowy, w sposób dający natychmiast albo w dłuższym czasie wiedzę i informacje na temat tego, co się dzieje w tym zakresie. Oprócz tych kompetencji rzecznik bierze udział w wielu inicjatywach, które my w Sejmie przygotowujemy. Przypomnę, że ostatnio została przyjęta ustawa o pieczy zastępczej i rodzinach zastępczych i tam właśnie również rola rzecznika była bardzo istotna i wiodąca. Ja przyjęłam na siebie jako poseł jedną z poprawek, którą zgłaszał Rzecznik Praw Dziecka, między innymi dotyczącą ciągłości nadzoru i ciągłości wsparcia dla tych młodych ludzi, którzy z domu dziecka trafili do ośrodków szkolno-wychowawczych. Jest to naprawdę bardzo satysfakcjonująca praca, którą pełnię w imieniu komisji, ale czeka mnie jeszcze w tej kadencji bardzo odpowiedzialne zadanie, mianowicie złożyliśmy posłowie PSL-u złożyli poprawkę do ustawy o systemie oświaty, tej części ustawy, która dotyczy kształcenia zawodowego. I chcę tutaj jasno powiedzieć, że ponieważ pojawiają się różne plotki, że ta ustawa ma przede wszystkim na celu usprawnienie szkolnictwa zawodowego, jego strukturę w oparciu o 3-letnią szkołę zawodową, ponieważ nagle gdzieś tworzą się plotki, że szkół zawodowych nie będzie. Nic mylnego. Nowa ustawa, którą przygotowujemy, bazuje na 3-letniej szkole zawodowej. Ma również stworzyć system zachęt dla pracodawców, aby uczestniczyli w tym kształceniu zawodowym, aby uczestniczyli również w tym ostatnim elemencie, kiedy uczniowie zdają egzaminy zawodowe i żeby łatwiej można było tworzyć nowe kierunki kształcenia zgodne z potrzebami rynku pracy. To jest ogromne wyzwanie i mam nadzieję, że jemu podołam i pod koniec kadencji ta ustawa zostanie przez Sejm przyjęta. Są to faktycznie bardzo istotne kwestie. No jednym słowem nie próżnuje Pani, a tę działalność widać. Ja myślę, że najważniejsze, żebyśmy działali, informowali oczywiście mieszkańców Wrocławka o tym, co robimy, bo przecież takie jest nasze zadanie. Natomiast więcej skupmy się na działalności merytorycznej, mniej na takiej efektywnej, bardziej na efektownej, mniej na efektywnej, ale myślę, że każdy, kto chce ocenić pracę posła, może to zrobić, patrząc na jego udział w debatach sejmowych, na jego udział jako sprawozdawcy komisji, czy na jego udział jako osoby, która przygotowuje nowe projekty ustaw. I ja chcę powiedzieć, że pod tym względem czuję się usatysfakcjonowana, że mogę uczestniczyć w wielu zmianach ustawowych. Dziękuję Pani bardzo za tę rozmowę. Moim gościem była Pani Domicela Kopaczewska. Dziękuję bardzo. Do widzenia.